Nazywam się Milen Dyankov, pracuję dla firmy LifeRay, a prezentacja dzisiejsza nazywa się Decomposing Java Applications. Ok. Nie wiem, jaki by był polski tytuł, rozkładanie aplikacji na czynniki pierwsze. W każdym bądź razie, tak z ciekawości, ilu z was zna LifeRay? Ok, nieźle, połowa was. Jak kojarzycie LifeRay, to pewnie większość z was kojarzy z takim produktem, który mamy od kupę lat już, LifeRay Portal. W rzeczywistości świat się trochę zmienił, technologii poszli do przodu, my też, więc dzisiaj mamy dużo więcej różnych produktów i ten, o który ja będę, jakby, ja nie będę mówił o żadnym z nich dzisiaj, ale prezentacja jest oparta na mojego doświadczenia pracy jako konsultanta związanej z LifeRay Portal, czyli to, co ja nazywam LifeRay Platform, bo od jakiegoś dłuższego czasu to jest dużo więcej niż, niż portal. Skąd się w ogóle to bierze? Bo moja praca jako developer advocate polega między innymi na tym, że wcześniej jako konsultant spotkanie z klientami, a teraz jako developer advocate spotkanie z deweloperami i rozmowy na temat architektury aplikacji, jak oni to robią, dlaczego tak robią, dlaczego nie inaczej i tak dalej. I zawsze to, co mnie uderza, jest jak ja próbuję wytłumaczyć, że albo na przykład, że ej, tutaj coś jest jakoś tak niefajnie zrobione, albo musicie tutaj ten kod posprzątać, to ale po co? To jest, znaczy, taka odpowiedź, no ale po co? No, jest dobrze, tak? I ja tak się zastanawiałem, ta odpowiedź, ale po co, mi jest skądś znana i pewnie wielu z was jest jeszcze zbyt młodych, żeby ta odpowiedź doświadczać na co dzień, ale ja jako rodzic trójkę dzieci ją doświadczam na co dzień i to jest wtedy, kiedy proszę moje dzieci, żeby posprzątały w swoich pokojach. No i idę i mówię, no posprzątajcie w pokojach, ale po co? I to jest mniej więcej taka reakcja na zasadzie, no przecież wszystko jest fajnie, tak? Więc trochę to będzie o, tak stwierdziłem, że to ma jednak jakiś związek i stąd taki pomysł, jakby to ogarnąć, jak tłumaczymy dzieciom, dlaczego mają sprzątać swoje pokoje i czy moglibyśmy tak samo wytłumaczyć deweloperom, dlaczego by musieli, albo dobrze by było, bo musieć to nie muszą, pisać kod w inny sposób. Jak to robimy, jak to tłumaczymy dzieciom? No poprzez przykłady. A jak to tłumaczymy deweloperom? No też poprzez przykłady. I ponieważ tutaj mi dali teraz takie coś, wejściówki na jakaś niezła impreza, to jedną dostanie osoba, która mi powie, co głosi Conway's Law, czy prawo Conway'a. Nie słyszę. Dla pan. Ok. A Conway's Law, dla tych, którzy nie wiedzą, mówi mi dokładnie to, czy organizacja, która tworzy jakieś oprogramowanie, czy jakaś aplikacja, w sposób jakby nieunikniony odtworzy sposób, sposób komunikowania się w organizacji, przełoży go na kod. Tak? Czyli generalnie tak, jak się komunikujecie w firmie, tak mniej więcej wasze aplikacje będą działać. No i fajnie, to jest dość popularne, szczególnie teraz w świecie, gdzie wszyscy robią mikroserwisy. Więc ja stwierdziłem, może dobre by było, jeżeli to faktycznie tak jest, to odwrócić. Więc to jest mój odwrócony Conway's Law, który mówi, no skoro tak jest, to znaczy, że możemy wziąć każdą jakby aplikację i spróbować przedstawić ją jako struktura organizacyjna. I wtedy będziemy zamiast działać na aplikacji, na jakichś tam abstrakcyjnych klasach i tak dalej, może zadziałajmy na to, jak to działa w organizacji, zobaczymy, czy to ma ręce i nogi. A ja będę pokazywał wam różne kody dzisiaj, dosyć szybko, nie musicie w ogóle się zagłębiać w tym, jak jest kod zaimplementowany, co konkretnie robi. Gdyby jednak ktoś chciał w tym grzebać później, to wszystko jest na GitHubie, możecie sobie stamtąd to pobrać i grzebać w tym, ile wam się podoba.
Oczywiście wszelkie komentarze i feedback i tak dalej możecie wysyłać do mnie na Twitterze, na GitHubie, jak wam tam wygodnie. Co dzisiaj zrobimy, to tak na szybko przejdziemy przez różne sposoby implementacji takiej samej prostej aplikacji, na której będziemy patrzyli pod kątem, jakby to była jakaś organizacja, jakiś biznes. I zobaczymy, jak to działa, czy to ma, dlaczego pewne sposoby pisania są lepsze, gorsze, inne, to jakby zostawiam wam do oceny. Use case jest bardzo prosty, poznajcie Harry. Harry stwierdził, że założy sobie biznes i będzie prowadził takie usługi czyszczenia domów, tak? Czyli zadzwoni ktoś, mówi: Harry, mógłbyś posprzątać u mnie w domu? Harry mówi: tak, ja mam takiego wana, mam narzędzia, mam wszystko, co potrzeba, przyjadę, posprzątam, ty zapłacisz tyle i do widzenia. Super taki innovative, jak się mówi teraz, startup. I teraz coś takiego na szybko sobie zrobimy. A więc tu jest pierwsza wersja tego kodu. Jak znajdę swojego... Możemy tam zamknąć jakoś te drzwi, bo ja cały czas słyszę z drugiej sali. Okej, dzięki. Tu mam jakby pierwsza wersja tego biznesu. To jest Harry. Harry ma te wszystkie swoje narzędzia, i ma swojego vana i tak dalej. I on potrafi sprzątać w domach, tak? Więc on najpierw, jak go o to poprosimy, sprawdzi, czy mu płacimy wystarczająco, później zabierze te wszystkie swoje narzędzia, załaduje je do swojego vana, dojedzie do nas, posprząta, załaduje wszystko do vana, wróci, odstawi te narzędzia, zanotuje w swoim tam systemie bookkeepingowym, że zarobił tyle a tyle, i fajna sprawa. Harry natomiast jest też człowiekiem, więc on teraz, jak ma te rzeczy, to na przykład może robić takie rzeczy, jak może pożyczyć komuś swojego vana, prawda? No bo czemu by nie? Tylko że on nie pożyczy każdemu, więc sprawdzi najpierw, czy to jest jakiś znajomy, przyjaciel, jeśli jest, no to mu pożyczy, a jeśli nie, to nie. Tak samo z narzędziami, tak? I to jest jakby super wszystko, cała nasza aplikacja. No prawie, bo w każdej i w każdym jednym z kolejnych przykładów będziecie widzieć też taka klasa klient, która tylko uruchamia taki shell, który mi pozwala komunikować się z tą aplikacją. Nic ciekawego tutaj nie ma pod względem aplikacji, bardziej takie do wizualizacji. House cleaning 1. I teraz ja mam taki skrypt, który mi pozwala to uruchomić z różnymi wersjami Java, a zobaczycie, dlaczego to jest ważne później. Więc to sobie uruchomię z Java 8 w tej chwili i taki mam shell. I tutaj mogę sobie powiedzieć: hey Harry, clean the house. I tu jest odpalany cały proces, Harry sobie tam bierze te wszystkie narzędzia, przychodzi, czyści, do widzenia, płacimy i tak dalej. Super. A mogę też mu powiedzieć: ej, Harry, czy mogę pożyczyć od ciebie vana? I Harry mi powie: no sorry, ale ja cię nie znam. No jak to mnie nie znasz? Przecież ja jestem twoim przyjacielem. O tak, oczywiście, proszę, pożyczył mi vana. Oczywiście ja teraz pojechałem na wakacje, Harry nie może pracować przez jakiś czas, ale to jego problem było nie pożyczać. I super. To jest, jakbyście napisali to na pierwszym roku studiów, tak? No i ja to takie aplikacje pisałem. Czy ktoś nie pisał? No, tak myślałem właśnie. Bo to jest, jak zaczynamy tak programować, nie? Mamy jedną klasę, jedną metodę, rzucamy wszystko i jest super. Teraz się będziecie śmiać, ale ja będę twierdził, że to podejście, nie widzę, to podejście tu ma jedną zasadniczą przewagę nad każdym innym, o którym pomyślicie. Mianowicie, wszystko jest Harry. Jeżeli coś działa, to Harry. Jeżeli nie działa, to Harry. Jeżeli wam się zepsuje, to Harry. Wszystko jest w jednym miejscu. Nie, debugging jest super simple. Tak? Jest jedna klasa, otwieramy tu. Tak? Jak pójdziecie w jakichś tam rozproszonych architekturach, to nie ma tak prosto. Ale
Oczywiście to się do niczego nie nadaje, bo to po pierwsze się nie skaluje, po drugie jakby rozwijać tego przyszłościowo się nie da i generalnie gdyby Harry otrzymał biznes na tym poziomie, no to za wiele by nie zarobił. Jak każdy biznes, żeby faktycznie coś osiągnąć, to musi być możliwość skalowania tego biznesu. Więc Harry teraz mówi, no nie, to zaimplementujemy trochę inaczej ten cały biznes. A teraz weźmiemy tutaj takiego gościa Ronald. Weźmiemy Ronalda do pomocy i Ronald będzie miał taki order form, więc jak klient chce coś, to wypełni ten order form, wyśle go do Ronalda, który jest dostępny dla świata. Z kolei Harry w tym przypadku już nie jest dostępny dla świata. My nie chcemy, żeby klienci bezpośrednio z nim gadali, tylko Ronald może go tutaj wywołać po tym, jak sprawdzić, czy wszystkie zamówienia są fajne, wszystko dobrze działa. Okej, zobaczmy, jak to działa. Pójdziemy teraz do następnego przykładu. I uruchomimy sobie to znowu. Clean house. No, jak widać teraz to Ronald przyjął zamówienie, a reszta działa tak samo. I to jest super. A czy możemy pożyczyć vana? Jasne, że tak. I nawet się nie pytał, czy jesteśmy znajomymi. A jakim to cudem? Ano takim cudem, że teraz gadamy z Ronaldem, a Ronald może sobie bezpośrednio sięgnąć do tego garażu, gdzie mamy tego vana i go nam pożyczyć. Już się Harry w ogóle nie musi pytać, tak? A dlaczego tak? No bo mamy ten garaż, który nie był ukryty od świata, ale ponieważ i zarówno Harry i Ronald są w tym samym miejscu razem z garażem, no to sobie Ronald może co robić, co mu się żywnie podoba. Więc mamy taką sytuację, gdzie ukryliśmy Harry, ukryliśmy garażu, no klienci nie mogą bezpośrednio się do nich dobijać, ale za to Ronald może sobie robić, co chce. Tak? I teraz oczywiście, że to nie jest żaden problem, dopóki mamy Harry'ego i Ronalda i oni się przyjaźnią i każdy wie, co ten drugi robi. Natomiast jak już będziemy mieli 100 Harry i 15 Ronaldów w tym modelu, no to zarządzanie tego, kto komu co pożycza i czy coś zwrócił, to już zaczyna być nieco problematyczne. Więc Harry mówi, nie, tak to nie może być, trzeba to zmienić. Jak to zmienić? Zrobimy inaczej. Rozbijemy to, tak? Stworzymy sobie takie coś, osobne miejsce, gdzie będziemy trzymać te wszystkie rzeczy, czyli w tym garażu będzie tam van, w jakimś tam storage'u będą jakieś te narzędzia i tak dalej. I to sobie będzie osobno. W firmie zostaje Harry, tak jak zwykle, i weźmiesz sobie do pomocy Andrzeja. Andrzej nic innego nie robi, jak tylko pomaga Harry'emu przygotować, taki asystent. Zobaczcie, on tam przygotowuje te narzędzia i tak dalej. A w tym całym froncie, czyli tam, gdzie są obsługiwane klienci, zostanie ten Ronald z jego order formem. No zobaczmy, jak to działa. Znowu odpalamy to. No dobra. Clean the house. No teraz widzimy, że Ronald przyjął zamówienie, Andrzej przygotował tam rzeczy, Harry poszedł wyczyścić, super, wszystko działa. Czy możemy teraz pożyczyć tego vana? No, oczywiście, że możemy. A jakim cudem? No bo jak zobaczymy, co tak naprawdę Ronald tutaj robi, to on sobie sięga bezpośrednio do garażu i znowu sobie pożycza to, co nie powinien pożyczać. A teraz możecie się mówić, ale przecież możemy tego garażu zrobić, żeby on nie miał do niego dostępu. No tak, ale wtedy nie ma Harry też dostępu do niego, ani nikt inny. Więc trochę to słaby ten model wychodzi. Więc to wygląda tak, że mamy jakby tego, ten Harry, mamy Andrzej, który jest teraz ukryty, ale te rzeczy, żeby Harry i Andrzej mogli z nimi korzystać, dalej są ogólnodostępne, co oznacza, że Ronald sobie może przechodzić koło nich, jak mu się żywnie
podoba. I ja wiem, co sobie teraz myślicie wszyscy, że no nie, no bez przesady, nikt tak nie robi, prawda? To jest przeciw jakieś tam best practices. Mylicie się, tak robiliście od lat, wszyscy, ja w tym też. To jest architektura, którą ja nazywam BBC, Box Box Cylinder. I możecie ją oczywiście nazywać frontend, business logic, database, albo cokolwiek tam wam przyjdzie do głowy, ale to jest to, co nas uczono przez wiele, wiele lat, że to jest idealna architektura do tworzenia aplikacji. Pewnie połowa aplikacji, które działa w tej chwili gdzieś, korzysta właśnie dokładnie z tej architektury. I jak dobrze pogrzebiecie, się założę, że w prawie każdej z nich znajdziecie logikę w froncie, która pomija ten cały business logic i jest grzebny tam w bazie i se coś wyciągnie, bo akurat to mi jest na froncie potrzebne. Więc okej, to też nie działa jako business model zbyt dobrze, więc może zróbmy inaczej. Może Harry w końcu zrozumie, że całe to modelowanie w oparciu o osoby jest trochę bez sensu i sobie zmodeluje firmę trochę w inny sposób. Czyli, albo nie, zanim dojdziemy do tego, najpierw będziemy robić tak, że zasoby są jakby przez kogoś chronione. Więc w tym back-office'ie zostanie nam storage, który jest ukryty, niedostępny i Andrzej, który będzie się tym storage'em zajmował, prawda? A w company zostanie nam ten garaż i Harry, który będzie się nim opiekował, a w frontendzie zostanie nam Ronald z jego order formem, tak? A więc zobaczmy, czy to działa. Okej. Okay. No dobra, clean the house, to wiadomo, że to będzie działać. Pytanie teraz, czy możemy pożyczyć vana. No nie możemy pożyczyć vana. A dlaczego? No bo dlatego, że Ronald teraz, żeby pożyczyć vana, musi gadać z Harrym. Tak? Ale i gdyby próbował się wycwanić i bezpośrednio sięgnąć do garażu, no to się nie da, bo garaż nie jest public. Ha. To bardzo dobrze, ale pytanie, czy możemy teraz pożyczyć narzędzi? Oczywiście, że możemy. A dlaczego? Ano dlatego, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby Ronald bezpośrednio zagadał z Andrzejem i Harry znowu nic o tym nie wie. Tak? Więc jeśli chodzi o architekturę, to teraz to wygląda w ten sposób, że mamy jakby te nasze bardzo fajne rzeczy tutaj gdzieś tam schowane, i mamy jeden tam entry point, jak to niektórzy fancy to nazywają, do tego miejsca. No i to są takie nasze te strażniki tych ważnych rzeczy, tak? Ale jak widać, można sobie tak przeskakiwać z entry pointa do entry pointa i jakbyście chcieli to dobrze zrobić, to każdy entry point musiałby znać całą logikę, kto co może robić, żeby dobrze to tym zarządzać. Nikt tak nie robi, prawda? No, z wyjątkiem tego, że to nazywamy uniwersalna architektura mikroserwisów. I generalnie to wszystko działa w ten sposób dzisiaj, że te większe prostokąty to są jakieś tam Docker kontenery, a w środku mamy całego JVM-a, który obsługuje trzy klasy. Tak? No, ale poza tym to nikt tak nie robi. Okej, okay, dobra, no to może jeszcze inaczej. No to jest właśnie teraz ten moment, kiedy Harry mówi, nie no, chwila, moment, to tak to nie działa. Nie ma sensu w ogóle robić rzeczy wokół ludzi. Zastanówmy się nad biznesem i nad procesami. Więc w następnym przypadku już sobie podzielimy to kompletnie na prawdziwe moduły. Więc mamy tutaj taki coś moduł company. I w tym module sobie modelujemy, jakby ta nasza firma w środku będzie wyglądała. I tam mamy takie pakiety jak na przykład assets, no, gdzie trzymamy te różne rzeczy, jak tam storage, czy te wany i tak dalej. A mamy takie fajne rzeczy jak na przykład zdefiniowane dobrze stanowiska pracy, czyli mamy accountant, tam cleaner, receptionist i tak dalej. Jak widzicie, to są interfejsy w Java, ale generalnie w świecie to są po prostu opisy stanowiska pracy. I jeszcze co mamy? Mamy procesy. Bo tak naprawdę w firmie wszystko się dzieje wokół procesów, tak? Że mamy na przykład
cleaning house process, w tym procesie po prostu mówimy komuś idź wyczyść, tak? Albo mamy transport proces, w którym mówimy weź vana, załaduj rzeczy do niego i jedź do, na ten adres, tak? I tak dalej, i tak dalej. Wszystko jest zamodelowane według jakichś tam procesów. Mamy jakieś jeszcze inne rzeczy, jak tam współdzielone, na przykład takie wyjątki albo klasy do komunikacji. No i mamy w końcu naszych ludzi tutaj, gdzie na przykład wiemy, że Andrzej to jest asystent, a Harry jest, jakby głupio to nie brzmiało, jednocześnie cleaner i accountant i tak dalej. I super, to jest jakby model naszej firmy. A teraz jak z tego korzystać? Jak się z tej firmy korzysta? No bo na razie sobie zamodelowaliśmy, ale nie wiadomo jak z tą firmą korzystać. No mamy te, taki drugi moduł, który się nazywa use cases. I tutaj mamy coś takiego jak customer use case. I w tym customer use case mamy taki clean customer house. I tutaj mówimy, że bierzemy new order process, sprawdzamy zamówienie. A to generuje nam order form, czy tam instructions, później mamy prepare proces, który jest, wykorzystuje te instructions i tak dalej. I po kolei wykorzystujemy różne tam procesy. No wtedy jak ten front cały z tego korzysta? No ten front po prostu wywołuje po tym sprawdzeniu, czy wszystko dane są dobre, wywołuje dany use case, clean customer house w tym konkretnym przypadku. Więc zobaczmy, jak to działa. Pójdźmy na następny przykład. Znowu odpalimy to z Java 8. Clean house, tutaj trochę zmieniłem, że trzeba podać jakąś kwotę, no, że na przykład za 10 euro się nie da, bo mamy już walidację, ale za 100 euro to jak najbardziej. Więc to wszystko działa. Czy możemy dalej pożyczyć teraz vana? Oczywiście, że możemy. No, ale chwila, jakim cudem? Dobra, pokażę wam diagram najpierw, byście mniej więcej zrozumieli, co tu się dzieje, bo tu trochę bardziej skomplikowane się porobiło. Czyli mamy ten front office, mamy use cases i ten company, który jest tam wewnętrznie podzielony, jak się nam żywnie podoba. No i to nam daje duże możliwości, bo na przykład wtedy, jak już tak zamodelujemy, to nam przychodzi myślenie, o, czekaj, mamy teraz jeden use case, ale w sumie na podstawie tych samych zasobów, jakie mamy i całej struktury tej firmy, w sumie możemy mieć więcej use case'ów. Możemy mieć use case tam czyszczenie basenu, albo czyszczenie podwórka, albo cokolwiek, tak? A mało tego, ponieważ mamy teraz wydefiniowane te use case'y, to możemy dla poszczególnych use case'ów stworzyć sobie różne fronty, tak? Może być tam, że czasami klient przychodzi do biura, czasami dzwoni, a czasami, nie wiem, przez internet, tak? Ale część z tych rzeczy w company są takie wewnętrzne, organizacyjne dla naszej firmy. Ale ponieważ te use case'y są jakby osobno i muszą z tego korzystać, to nie ma jak ich zabezpieczyć, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ten front office sobie tak po prostu sięgnął do naszych assets na przykład i pożyczył komuś vana. Bo co? Nic mu nie stoi na przeszkodzie, nikt mu nie zabroni, tak? A więc zaczyna to, niby włożyliśmy kupę pracy w tym, żeby to wszystko dobrze uporządkować, ale i tak to nie ma ręce i nogi, bo i tak jakby ktoś chciał jakby na skróty gdzieś pójść i tak jakoś to mu się uda. No dobra, może jest inny, lepszy sposób, żeby to zrobić. No i Harry myśli i wymyśla. Okej. Schowajmy to na chwilkę. I teraz tak. Ten podział jest mniej więcej taki sam, jak w tym przypadku, a z tym, że tutaj, sorry, w company zrobiliśmy coś takiego, jak część rzeczy przenieśliśmy do takiego pakietu internal. Znaczy, wiadomo, chcemy, żeby to nie było dostępne do nikogo innego, więc te wszystkie nasze asety, które nie chcemy, żeby poza firmą były dostępne, jakieś takie wewnętrzne komunikacje, kto jaką rolę pełni w firmie. To są nasze wewnętrzne sprawy firmy, nikogo poza firmą to nie obchodzi, więc schowaliśmy je sobie w tym internalu tutaj. Natomiast to, co jest na zewnątrz, czyli procesy, jak na przykład transport process,
czyli stanowiska, no to wiadomo, no wiadomo, że na zewnątrz trzeba wiedzieć, z kim się rozmawia i jakie procesy uruchomić. Tak? Więc jest taki sobie tutaj podział. I teraz w use case'ach, jak mamy to, no to nic się nam za wiele tutaj nie zmieniło, po prostu sobie korzystamy z tych procesów, które są dla nas dostępne. A teraz zrobimy tak, że ja to skompiluję clean package z Java 8. Okej. Tak, żebyście wiedzieli, że to na żywo, a nie tam jakaś ściema. I to uruchomię z Java 8. I jak zrobimy teraz, to wiadomo, że clean będzie działać, zrobimy ten borrow one. Okej, cały czas to działa. No chwila, ale przecież zrobiliśmy to jakiś tam internal, tak? No to nie powinien mieć do niego dostęp. Jakim to cudem zadziałało? No takim oto cudem, że tak naprawdę w runtime ten internal w ogóle nic tu nie znaczy. Ale zróbmy teraz tak, że spróbujemy to samo skompilować z działą 9. To jest piątka, nie zmieniłem? O, okej, przepraszam. Szóstka, okej. Dobra, to jeszcze raz. Ósemka. Szybko, żeby sprawdzić, czy to działa. Gdzie mam run? Okej. Działa. Teraz zróbmy to, skompilujmy to z Java 9. O, nagle się nie chce kompilować. A dlaczego? A nie chce się kompilować dlatego, że jak spojrzymy na ten kampanię, to tutaj mamy taki magiczny plik, który się nazywa Java Module Info. I w tym Java Module Info powiedzieliśmy, że będziemy korzystać z JPMS, Java Platform Modular System, i to są pakiety, które z tego modułu eksportujemy. Czyli wszystkie pakiety, które nie znajdują się tutaj, są prywatne dla tego modułu i nie ma do nich dostępu. I jak spojrzycie teraz na front office, który próbuje się wycwaniakować tutaj i sięgnąć bezpośrednio do rzeczy, które są w naszych pakietach, które on nie widzi, no to po prostu nie może. I to nawet się nie kompiluje. Więc tutaj już nie ma za bardzo wyjścia. Jedyne, co możemy zrobić, to możemy powiedzieć, no przepraszamy, ale nasza firma tego typu usług nie świadczy. I ponieważ JPMS jest niezbyt mądry, trzeba jeszcze te importy mu usunąć. I teraz, jak już jest to dobrze zabezpieczone, to możemy sobie to skompilować z Java 9. Jak już to skompilujemy z Java 9, wiadomo, nie można będzie tego uruchomić z Java 8, ale jak to sobie uruchomimy z Java 9 na modul ClassPad, bo teraz od 9, 10 i wszystkie nowsze wersje Java, dopóki ClassPad nie zniknie, można uruchamiać to na dwa sposoby, na ClassPad albo na modulpad. I tutaj, żeby moduły działały, to trzeba zamiast ClassPad używać modulpad. To jak sobie to uruchomimy na 9, to teraz nam clean house działa, i borrow the van nam też super działa. Jej, fajne, na końcu doszliśmy do tego, że mamy to, co chcemy. Czyli mamy taką sytuację, że te pakiety, które są nasze wewnętrzne, to, co jest naszą wewnętrzną sprawą firmy i nie chcemy, żeby nikt inny o tym wiedział, to w końcu jest ukryte i nie ma możliwości, jak to przeskoczyć, tak? Super, sukces. Ale teraz jest pytanie, co się stanie, jak już wiadomo, wiecie, jak to jest w software development, jak rozwiążemy jeden problem, to się pojawi następny, prawda? Więc to tak prosto nie ma. Więc jak sobie spojrzycie teraz tutaj na ten transport proces, gdzie on jest, processes, transport process.
To on ma coś takiego jak taka metoda is one functional, która sprawdza takie pewne property, które jest w jakimś takim pewnym pliku status powinien być. Nie, gdzie on jest? Tutaj. I jak ja teraz powiem, dobra, żeby było lepiej widać, czyli jak ja teraz powiem, zepsuł nam się van i próbuję wyczyścić dom, to niestety, ale to już nie działa. No co my teraz możemy zrobić z tą aplikacją? No nic nie możemy zrobić. Co możemy zrobić z naszym biznesem, jak się van zepsuje? No nic, siedzieć w biurze i czekać, aż wróci z naprawy, prawda? No to wiadomo, że biznes tak nie działa, ale w aplikacjach jakoś to nam przechodzi. No więc myślimy o tym, że trzeba zrobić tutaj jakaś alternatywa. Alternatywa polega na tym, że zrobimy tą samą sytuację, znaczy kod jest taki sam, natomiast spróbujemy to zrobić w jakiś sposób bardziej dynamiczny. Czyli w company podzielimy sobie te procesy na takie na zewnątrz będą tak zwane definicje procesów. Czyli jak zobaczycie na przykład transport proces, to nagle on się stał interfejsem. I teraz my po prostu mówimy, no jeśli coś jest transport procesem, to powinno umieć robić takie rzeczy, tak? A w środku, w tych ukrytych naszych firmowych rzeczach, które nikogo poza nami nie obchodzą, mamy coś takiego jak internal transport proces, który to implementuje i mówi, no tak, weź wana, zaladuj rzeczy i jedź, tak? Co to nam pozwala robić? Nam pozwala to zrobić inny moduł, który będziemy nazywali Uber moduł, Uber transport, czyli podpisaliśmy właśnie umowę z Uberem i mówimy sobie, jak nam się van zepsuje, to wy nam wyślecie waszego vana i będziemy z wami korzystać, tak? I w tymże Uber transport procesie mamy taką oto sytuację, że on po prostu implementuje jakby te same nasze zasady, tyle że zamiast ładować naszego vana, to dzwoni po Ubera, tak? A jak to wszystko działa natomiast, żeby to tak jakoś, jak nasz klient w ogóle z tego korzysta? No pierwsza rzecz, co robimy, to w moduł info musimy określić, jakie serwisy, bo to się tak fachowo nazywa, są zaimplementowane w jaki sposób. I teraz sobie mówimy, że transport proces jest zaimplementowany tutaj przez internal transport proces, a jak sobie spojrzymy w moduł info od Ubera, no to on jest zaimplementowany przez Uber transport proces. I teraz tak, z drugiej strony w naszych use case'ach w moduł info mamy z jakich serwisów ten moduł korzysta. I mówimy, że to są te procesy, z którymi będziemy korzystać. I teraz tak, drugie zaproszenie na super fajną imprezę. Jak mi ktoś powie, jak się nazywa to coś w kodzie, co tak naprawdę ładuje te usługi. Coś, co się pojawiło w Java 6. Tak jest, service loader. O dziwo, i to nie przestaje mnie zadziwiać, ja zrobiłem tę prezentację, a to pytanie zadawałem na kilkanaście prezentacji wcześniej, w sumie kilkadziesiąt razy na różnych konferencjach się pytałem, ile osób zna service loadera. I na takiej sali kilkaset osób z reguły jest 2-3 osoby. Dla mnie to jest niepojęte, jak taki feature, który jest dostępny od Java 6 i który jest tak naprawdę kluczowy, jeśli chodzi o wszystkie wersje od 9 w górę, jest tak bardzo nieznany. Ale wygląda to tak, Customer Use Cases, to jest ten Service Loader, gdzie mamy load i podajemy mu interfejs i on tam znajduje nam serwis i go ładuje. I tutaj sobie sprawdzamy, to się da lepiej zrobić, ale tak dla przykładu, ładujemy tak naprawdę wszystkie serwisy, które jakiś interfejs spełniają i wybieramy, który chce działać. A teraz zróbmy to, uruchommy to, zobaczymy, co się da, co się stanie z tym. To jest 7. Uruchomimy to z 9 na moduł pad. I zrobimy sobie clean house, wszystko fajnie działa, teraz zepsujemy vana i co się stanie? O, znowu nie działa.
No, niestety, jak koledzy z Oracle projektowali modular system w Java, dynamiczne ładowanie modułów było out of scope od samego początku, więc jedyny sposób, żeby to naprawić, to jest niestety zatrzymać aplikację, znaleźć tam, gdzie ją uruchamiamy i w tym miejscu powiedzieć, że no, chcemy jeszcze dodatkowy moduł mieć na moduł patie. No, dopiero jak już mamy ten dodatkowy moduł na moduł patie i sobie uruchomimy aplikację ponownie i zrobimy clean house, no, to dopiero wtedy możemy korzystać z Ubera. W międzyczasie, jak nam naprawią vana, to możemy sobie powrócić do korzystania z naszego vana. Tak? Czyli dopóki mamy jakby wszystkie moduły, które z tym jak korzystać w trakcie uruchomienia aplikacji, no to jest fajnie, ale jak się coś nam zepsuje w aplikacji i nie mamy tego na modułu patie, no to restarcik. No to teraz jest pytanie, jak możemy to zrobić bez restarcik i żeby działało w Java 8? Nie da się chyba, nie? Czy się da? Ktoś wierzy, że się da? Jedno, dwie, trzy, brawo. Jestem z wami dumny. Tak, da się. Nazywa się to rozwiązanie OSGI. O matko, teraz wszyscy są przerażeni. No to zaraz wam pokażę, jakie to jest skomplikowane. Wygląda to w ten sposób, że mamy tutaj znowu tych modułów, mamy ich o dwa więcej. Ten, który nie będę wam pokazywał, to jest tylko jeden plik, który robi ze zwykłego jara bundle, a to robi nam taki single executable jar file. Ale poza tym jest bardzo, bardzo podobny, poza tym, że nie mamy tego modułu info, zamiast tego w internalsach, w tych procesach, każdy proces jest zarejestrowany jako komponent w tak zwanym service registry w OSGI-u. Czyli generalnie mówimy, to jest po prostu usługa, która implementuje ten interfejs. To jest, zamiast pisać tego w module info, mamy po prostu anotację. A z kolei w use case'ach jest dokładnie ta sama sytuacja, czyli zamiast pisać to w module info, mamy anotację reference. Fanów Springa pewnie to bardzo ucieszy. W każdym razie jest to bardzo podobne, logika dalej jest mniej więcej taka sama. Z tym, że uruchamiamy po prostu to w środowisku OSGI. Więc spróbujmy to zrobić. To możemy sobie teraz spokojnie uruchomić z Java 8. Konsolka jest trochę różna, bo to jest Gogo Shell OSGI, który tak naprawdę używa J-Shella, którego używałem wcześniej. Odrobina się różny, ale zróbmy clean house i za 100 euro. I jak widać, dokładnie to tak samo działa. Teraz zepsujmy ten znowu ten van. I co się stanie? O, nie działa. I nie mamy tego na klaspacie. No co my tu zrobimy? No zrobimy to, że my mamy już ten Uber proces. On jest gdzieś tutaj skompilowany, więc ja sobie zrobię teraz... A tak w ogóle, to dla tych, którzy nie wiedzą, co można robić w OSGI-u, to można sobie zrobić takie coś i pokazać, zobaczyć, jakie mamy moduły, które w danym środowisku w tej chwili są uruchomione. Czyli mamy ich 11. I teraz zrobię install i wezmę tego jara tutaj. I jak zrobimy sobie to znowu, o, nagle ich mamy 12. Z tym, że ten 12 nie jest uruchomiony, więc możemy go sobie uruchomić. No, zobaczmy, czy się uruchomił. Uruchomił się. No to teraz clean house za 100 euro. O, korzystamy z Ubera. Może naprawili nam vana? Okej, korzystamy z naszego vana. Teraz to nie musi się tak psuć, nie musicie tak symulować, bo jeszcze można robić takie rzeczy, jak macie pełen dostęp też do usług, jakie tam są. Ja korzystam z SCR w tej chwili
to vám pokaže, to są usługi, które korzystają z declarative services tylko, ale mniejsza o to. Jak widzicie, tutaj mamy internal transport process i Uber transport process. Co możemy zrobić, jest, możemy sobie zrobić jest, disable internal transport process i wtedy, kiedy sobie zrobimy clean house, o, korzystamy z Ubera, możemy sobie zrobić teraz enable i wtedy sobie korzystamy znowu z naszej własnej implementacji. To zarówno ta wersja JPMS-owa, jak i OSGI-owa działają mniej więcej, czy implementacyjnie zupełnie inaczej, ale koncepcyjnie mniej więcej w ten sam sposób. Macie jakąś warstwę usług, gdzie rejestrujecie swoje usługi i jak te usługi są implementowane, z jakich klas oni korzystają, to wszystko jest ukryte gdzieś i nie ma, nikt nie ma do tego bezpośrednio dostęp. Natomiast jest to wyeksponowane jako usługi, a później z jakiejś innej warstwy tych usług po prostu konsumujecie. Różnica polega na tym, że w JPMS-ie jest to dosyć statyczne, dosyć sztywne, w OSGI jest dużo bardziej elastyczne i OSGI potrafi to robić od mniej więcej 10 lat, a JPMS dopiero się tego uczy. I to jest między innymi rzecz, które my robimy teraz w LifeRay Platform, czyli dajemy usługi dla ludzi, którzy z tej platformy korzystają, żeby mogli z nimi korzystać. I to są różne usługi, nawet CMS-y, DMS-y, cokolwiek. Po prostu można sobie to pobrać jako usługa i z tego korzystać. I teraz zawsze jest pytanie do mnie, jak ja rozmawiam, no dobra, no to właściwie co ten wasz produkt robi, tak? Jest to pytanie, próba o wciśnięcie go w jakimś buzzwordzie, tak? O, robicie microservices? Nie. No to clean architecture? Nie. I generalnie ja mam zawsze problem z tym, żeby wcisnąć jakiś koncept, jakiś pomysł w jakimś buzzwordzie. I dlatego zmierzam, dlatego to jest jedna z tych rzeczy, które mnie najbardziej irytuje, że jeżeli nie zrobicie jakiś produkt, który w jakiejś buzzwordzie się mieści, to kurczę, nie da się tego opisać, tak? Nie będę się zagłębiał nad tym. A wracając do clean, na sprzątanie pokoju dziecięcych, po co my to robimy? Po co my każemy tym biednym dzieciom sprzątać w tym pokoju? Bo aż tak bardzo nam zależy, żeby tu i teraz ten pokój był czysty i posprzątany? Nie. Mówimy im to po to, żeby oni sobie wyrobili takie przyzwyczajenia, takie nawyki, że fajnie jest od czasu do czasu spojrzeć na ten pokój i trochę posprzątać, bo wtedy ten pokój staje się dla nich bezpieczniejszy i bardziej przyjemny, bardziej taki przydatny do życia. I z tymi praktykami na temat kodu, to też nie chodzi o buzzwordy, nie chodzi nam o tu i teraz, chodzi nam dokładnie o to samo, żeby deweloperzy mieli to przyzwyczajenie, że od czasu do czasu spojrzą na ten kod i sobie pomyślą, ha, może czas go zrefaktorować, albo może czas zrobić coś innego, żeby na przyszłość nam się żyło w bezpieczniejszym i lepszym miejscu, bo przecież żyjemy w kodzie. Dziękuję.